Kabul. 18 miesięcy po ustanowieniu Islamskiego Emiratu. Po podbiciu Afganistanu, jak to z dumą określają talibowie. Przybyliśmy do stolicy Afganistanu w środku mroźnej zimy. Spotkamy się z przywódcami talibów. Chcemy usłyszeć, jak uzasadniają swoje decyzje, które spotykają się z ostrą krytyką Zachodu. Chcemy też potwierdzić plotki, że talibowie nie mają już wspólnego frontu i nie są już jednomyślni. Ten Afgańczyk, specjalista do spraw mediów, potwierdza anonimowo napiętą sytuację w obozie talibów. There are different people with different thoughts and minds about girls' education issue. But now they cannot means express or show or explain their thoughts. And if they say something on the media about that issue will create problem for them. They're trying to be very careful with the media these days. Zorganizowanie spotkania z przywódcami talibów to nic prostego. Dostaliśmy jednak zgodę na filmowanie w pewnym wyjątkowo sławnym ministerstwie. W samym sercu fundamentalizmu. To Ministerstwo Promocji Cnoty i Zapobiegania Występkom. Jego celem jest forsowanie szariatu, najbardziej radykalnej formy prawa islamskiego. Mohammad Hakif jest tutejszym PR-owcem, stoi też na czele działu skarg. Każdy Afgańczyk i każda Afganka mogą zgłosić się do nich z problemami z władzami. W ten sposób reżim talibów stara się stworzyć pozory sprawiedliwości. Jak ty mówisz, jak oni sobie, jak mi patrzą, bo chodzę po mojej wychód, bo on gra w to, a stoi na Auziawal, Auziadu. Jak to wolno, da rakszę, da? Da, no, gona mnie trafi, mnie rzeka, mnie zrad do choliku, nara w tym, że ostatni umi, hej, mol modę, mona dot. Da z mógł masuliat, ta danda moda. Da mi runin, ha, za hula luri, da sam szkat, bachsz, to islami marat, poliku, ke. Mohammad Hakif chętnie nas podejmuje, bo chce naprostować obraz szariatu kreowany przez Zachód. Zangali lakacangacie zine halak ja zine rasanej propagandki, czy dechazu do mahdudiat pekarda aganaszt. Belki mógł dechazu lopara ja ucyszan wili, czy pochłap Afganistanki. Da szariat dechazie da ipat da satalu lopara da amar kalajda. Da syny ci pegabandy ku mahdudiat. Hijab de khazi zinat da, de khazi ipat da, de khazi mas'uniyat da, de khazi haya da. Chunki khaza yow latif jism da, barik jism da, naga da zinu mushaqqatunu taklifu bardasht nashi kawalai. Oburzenie świata wywołane zakazem edukacji dziewcząt uważa za absurd. Zudum rawayalai sham, che us ham bandyashewi nedi, l maktab cakha ya l pantun cakha. بلکہ داسی ویل شوی چتر امر سانی پورے با مکتب او پانتون باندوی او د تا شخصی نظر سره باندې ز د نظر حق هم نلرم څه باید وای Mróz paraliżuje Afganistan. Sklepy są puste. Pieniędzy i pracy brakuje. Gospodarka spowalnia. Kraj spowija aura tajemnicy. Islamski Emirat zakazuje wykonywania zawodu wielu zagranicznym dziennikarzom. Talibowie zarzucają im rozpowszechnianie kłamstw i szkodzenie wizerunkowi ich państwa. Udało nam się uzyskać zgodę na rozmowę w Sądzie Najwyższym, zbrojnym ramieniu talibskiego reżimu. Tu przeforsowują fundamentalistyczne nauki. Właśnie o tym chcemy porozmawiać. Niestety wywiad w podziemnym studiu okazał się kompletną farsą.
دوریم باز تو مشروع میگن که بعد آخر با چپای دان محصا سعی میگن ما نه چپارا چی نکا خیلی امینجا بیشی تو سعی که خیلی ما او جام چیارا بیشی یا کسی که باشه که ریکارد را بفرد نمیشم ریکارد را W biurze rzecznika prasowego trzech talibów nadzoruje przebieg wywiadu. Pytania musieliśmy wysłać z wyprzedzeniem. Odpowiedzi rzecznik odczytuje z promptera. Powtarza w kółko hasła reżimu. Ponownie zapanowała sprawiedliwość i prawość. A drugim tapałem jest to, że Jamhuriat po pejsalu kiełazi biełazle, biełaście, a obie pejsuchale gragieru. چې د پیسلو د ترسره کولو لپاره د رشوت وایستو طاقت نه وو نو هغه ملامت یدل په اوسنی قضا کې د عدالت دیانت او شرعي قوانینو څخه کار اخیستل کیږي چې پر ټولو خلکو علی سویه تطبیقیږي اوسنی محاکم ټولې قضیې د شرعي اصولو په رڼا کې حلوي چې د جنګونو قتلونو او بې امنیو مخنیوی کړی دی Jednak nie dowiedzieliśmy się, jakie przestępstwa i wykroczenia trafiają przed sąd, ani jakie kary za nie grożą. Nie poznaliśmy też żadnych statystyk. Poprosiliśmy o zgodę na sfilmowanie sali rozpraw. Czyli już. Czy w ten sposób talibowie chcą zatuszować swój brak jedności? Tak twierdzi ten mężczyzna, który mówi, że sam wyraża swoje opinie. Mohammad Akbar Akhan nie wychodzi z domu bez ochroniarzy. To były szef rządu Mułły Omara, założyciela ugrupowania talibów. Obecnie jest szarą eminencją w najwyższych kręgach talibów. Proszą go o radę w ważnych kwestiach. Odwiedzają go nawet w domu. Dzieli się swoją opinią nawet na drażliwe tematy, jak edukacja kobiet. Nawet jeśli nie jest zgodna z opinią głównego przywódcy. مجھے دتلو سرموافق ہو پخپل چوکاٹ کی چاغا پہ اسلامی چوکاٹ کی بھی او دا پانان و دا اصلی آنانی سر برابر طریقہ بھی دا وزیر چالتا وزیر سو بیا ما تلیپون رو کی ما ارتول مال دا غدی پا دا امتحان کی بلی بیدی او دا کار دی نوائی کری دا شوز و وسی پہ چوکاٹ کی دا اسلام اما لیکن واقع اختیاری ندرلو دا مو لري دي او حتى هيبت الله خو دا سب ته ممر سهولي دا شان خو دا چې کوي یا نه کوي خبره تر اوسه پر نه اما د بشر د خاط بوغ يا Nasze kolejne pytania wywołały jego śmiech. Brama Hatsa, Jody Soti, Emir to przywódca talibów. Mieszka w Kandaharze. Przed przejęciem władzy przez talibów ta 500-kilometrowa droga wiodąca ze stolicy do tego dużego miasta na południu nazywana była drogą śmierci ze względu na liczne ataki, które miały tu miejsce. Kandahar to ojczyzna talibów i ich przywódcy Hibatullaha Ahundzady. Gdzieś tu się ukrywa. Afgańczycy nigdy nie widzieli na żywo swojego przywódcy. Znają jego wizerunek jedynie z tego zdjęcia bez daty, które opublikowali talibowie. W październiku 2021 roku Hibatullah Ahundzada odwiedził jednak szkołę nauczającą Koranu, tak zwaną madrasę. Nie była to przypadkowa madrasa, lecz madrasa Aikimia. اوامر و نواهی و چی در تکلیف بیوی تر همه وقت بچیشی اشتحاد و سنزیل دا حکم دی آلیهی دا حکم دا تطبیقی پر دا مسئولان و بچی علا فاکوی چه ساری و ساری بچ پاکتو عیمه
W tej madrasie nauk Koranu uczy się 3600 osób. To największa szkoła na południowym zachodzie Afganistanu. Aikimia to elitarna szkoła dla przyszłych mujahedinów i bojowników talibskich. Dowodem na wizytę emira jest nagrany głos. W dniu jego wizyty nie wolno było robić zdjęć. Dyrektor tej szkoły to bliski sprzymierzeniec najwyższego emira. Z dumą opowiada o swojej madrasie, w której od 20 lat kształcą się elity talibów, które w sierpniu 2021 roku znowu przejęły władzę nad krajem. Ja podjął madrasę, która istniała w Masharan Talibanu, Nasara Taliban, Mujahidin Taliban. Mężczyzna przytacza szokujące argumenty usprawiedliwiające ostatni dekret emira, zamknięcie uniwersytetów dla kobiet. Niestety nie mogliśmy porozmawiać z uczniami. Podczas filmowania musiałam zostać w aucie z zasłoniętą twarzą, żeby nie prowokować spojrzeń obecnych tu mężczyzn. Opuściliśmy madrasę. Nie chcą nas tu. Kandahar to twierdza skrajnie konserwatywnego islamu. Tu wszystkie kobiety noszą burki. Ta prowincja słynie ze ścisłego przestrzegania szariatu, praw islamskich w brzmieniu głoszonym przez talibów. Skrajnie konserwatywny Kandahar mówi reszcie Afgańczyków, w co mają wierzyć. Podejmuje nas kolejny zwolennik emira. Podkreśla polityczną supremację Kandaharu, której nikt nie kwestionuje. No, lehaza us ham Kandahar pe yow zangri ahisiyat ki dai az mujh mahbub amir dai yow mujh aw da tul nizam da par da yow bacha aw da yow muzaim pe sifat bandi tabi'i dai che tul Afghanistan ta par amin lari hidayat lari aw tul wizaratu ta aw che dai hidayat lari aw par amin lari او د دې ځای څخه هدایت او فرامین صادریږي او ټول افغانستان په یو ژغ باندې هغه عملي کیږي او په تطبیق کیږي د نماینده نظام دی او د ملت خوشی نظام راغلی دی. В Кандахаре подjęto decyzję o przywróceniu publicznego wymierzania kar. 17 stycznia ten stadion piłkarski zamienił się w salę sądową. Wychłostano tu publicznie 9 oskarżonych przestępców. Ten mężczyzna widział to na własne oczy i wciąż pozostaje w szoku. We heard also the stadium is used like for punishment. Is it true? If you say truth, maybe for me something often.
Yeah. It's the second time that they made a program for the punishment like this. But the people, the idlers were all on the streets that who got the punishment, they were here. They hit it by a stick that was written some things like in Islam, in the Quran, they were hitting them. In the middle of the stadium? Yes, yes, in the middle of the stadium, yeah, yeah. So we think it's not good. Oskarżeni otrzymali 35 batów. Chłosta, ucinanie rąk oraz kara śmierci mają odstraszyć przestępców. Podobne sceny rozegrały się też w innych miastach Afganistanu. Kobiety i mężczyźni są tak karani w biały dzień. W Królestwie Mułłów utrzymanie bezpieczeństwa i porządku wymaga dużych ofiar. Talibowie uzasadniają wszystko ścisłym przestrzeganiem praw Koranu. Wróćmy do Kabulu. Bezpieczeństwo odgrywa kluczową rolę w sukcesie talibów. Khalid Zadran jest rzecznikiem kabulskiej policji. To wpływowy i szanowany mężczyzna z dobrej rodziny. Przyjął nas w swoim domu gościnnym. W wyniku masowego wyłączania prądu tej zimy jest nieoświetlony. Możemy pójść z nim na patrol. Chce nam pokazać, że w stolicy ponownie zapanował spokój. Przestępczość w Kabulu zmalała. Tak też twierdzą mieszkańcy. Dzisiaj policja zajmuje się kradzieżami aut. Assalamu alaikum. Przed nami rozegrała się absurdalna scena. Mężczyźni zostaną w areszcie nawet 72 godziny, zanim trafią przed sąd. Islamski Emirat wymaga pełnego wsparcia swojej ludności. To kwestia bezpieczeństwa, jak obiecują talibowie. Zapytany o ostatnie zamachy w Kabulu, Khalid Zadran bagatelizuje sprawę. اکثریت ځینې کسان غواړي چې دلته چې د امن حاکم شوی دی هغه داسې د بې امنۍ په خیز باندې دنیا ته ورمعرفي کړي نو داسې په غټه سطحه باندې کوم تهدید نه دی موجود چې یا د نظام وګواښي یا خدای مه کړه ولس دې وګواښي نو دغه طبیعي دي دا پېښې په ډېرو پرمختللو امنیتي سیستمونو کې هم موجودې دي حتی په امریکا کې کې یونایټ کلپونو کې په یوه ورځ باندې د افغانانو لږې کې پسې راټوکېدلی وو نو طبیعي ده چې په ډېرو به ښه نه لګېږو خو بیا هم دغه ده چې د هېوادوالو ارزو دغه ده دوی موږ سره د خپل هېوادوال Kilka tygodni temu stolicą wstrząsnęły dwa śmiertelne ataki. Jeden w hotelu biznesowym, drugi przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Do obu ataków przyznało się państwo islamskie.
Podobno nie ma tu terroru. Twierdzą tak zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i Zewnętrznych, jak się zaraz okaże. Długo czekaliśmy pod bramą Ministerstwa Obrony Narodowej, ale nikt nas nie wpuścił. Kobiety mają tam zakaz wstępu. Udaliśmy się w inne miejsce. Po tej krótkiej lekcji obyczajów rzecznik ministerstwa oburzył się niepotrzebnym zainteresowaniem tymi zamachami. Większość wysoko postawionych talibów, których poznaliśmy, kurczowo trzyma się swoich poglądów. Odrzucają nasze argumenty i pytania o fakty. Przypomina to zainscenizowane przejawy niepewności. Potwierdza to także ten renomowany dziennikarz. Muhammad Momand to szef działu wiadomości w Shamshad TV. Zaprosił nas na zebranie redakcji. Shamshad TV nadaje w paszto, jednym z dwóch języków urzędowych Afganistanu, w języku talibów. Muhammad Momand prezentuje popularne wieczorne wiadomości. Od tygodni w studiu Shamshad TV nie pojawił się żaden ważny minister. Najwidoczniej kwestia kobiet i ich edukacji naprawdę wywołuje wiele sporów wśród przywódców talibów. Nie mogą ukryć rozłamu, do jakiego doszło. Prawdziwe oblicze skrywają za radykalną retoryką. Walczą o władzę. Dokąd zmierza Afganistan? Przyszłość tego kraju wydaje się jeszcze bardziej ponura niż kiedyś.